Dzień dobry, cześć kochani, witam się z Wami z drogi, jedziemy na zakupy z samego rana, jeszcze przed ogromnymi kolejkami, tak sobie myślę, sobotnimi. I Łucja idzie z nami na zakupy, tak, ze swoim wózeczkiem, ona zawsze bierze swój wózek. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj vloga. Zapomniałaś, dzidziusia, tak. Pokażę Wam już w domu, co udało mi się kupić. Zrobimy naprawdę ogromny food haul, dlatego że to będą pierwsze zakupy poświąteczne i brakuje prawie wszystkiego, ale o tym pogadamy właśnie w domu. No to co? Jedziemy. Ciekawe, czy będzie coś fajnego, czy będzie w fajnych promocjach, czy będzie coś innego niż zawsze. Dobra, do później. Okej, 9 rano, wróciliśmy. Słuchajcie, pokażę Wam najpierw mrożonki, bo szybko muszę je zamrozić. Lody czekoladowe, lody waniliowe. Dalej mamy włoszczyznę, po prostu taką mrożoną dwa razy, warzywa na patelnię. Frytki takie steakhouse, to są takie grubsze, bardzo fajne. Mój mąż wziął jakieś takie nowości, takie ziemniaczki i takie kółka serowe, więc ja to wszystko mrożę i pokazuję Wam resztę, już na spokojnie. Rachunek z dzisiaj jest dość zdumiewający, bo prawie 1050 zł wydaliśmy, więc no grubo, dosyć spore zakupy, nie ma co. A ja zaczynam Wam pokazywać. Sushi, to była taka zachcianka, nasza 50 zł to kosztowało. Bagietka, żytni chlebek, chleb taki pszenno-żytni, ja z niego robię takie zapiekanki w piekarniku. Chleb tostowy, 3 razy precel i zwykłe pszenne bułki. Od razu zanim zacznę pokazywać dalej, muszę dodać do tego, że za 200 zł mąż kupił jakąś maszynę, jakąś takich, nie wiem, coś sobie wybrał i to kosztowało 199 zł, więc tak ogólnie zapłacilibyśmy 850 zł. Uważam, że to i tak dużo, ale dzisiaj całe mięso brałam w Lidlu, wiecie o co chodzi, nie byłam w żadnej masarni, starałam się patrzeć oczywiście na składy i brać 100% mięso w mięsie, ale mięso bardzo drogie, warzywa są strasznie drogie, za cukinię dałam 21 zł, a zachciało mi się pasztetu z cukinii, arbuz chyba z 20 zł kosztował, więc troszkę było takich zachcianek dzisiejszych, typowo takich wiosenno już letnich, więc ale ceny, no ceny to zabójstwo, bo słuchajcie, tutaj nie ma żadnej chemii w tych zakupach i nie ma żadnego alkoholu w tych zakupach, więc cena zaporowa, ale też trochę słodyczy, chipsu, więc mówię jak zawsze, jak to u nas co tydzień, trochę zdrowo, trochę niezdrowo, więc ja teraz rozkładam pieczywo i zapraszam Was na dalszą część tego food haulu. Okej, teraz moja ulubiona część zakupów. Mamy tutaj, zaczynamy od tego, że mamy jabłuszka, mamy arbus mini, bananki, które trochę się obtukły niestety w bagażniku, winogron, botwina, kocham, słodkie papryczki, kiełki 3 razy, raz z brokułu, 2 razy z rzodkiewki. Tutaj mamy cukinie i zielone ogórki, truskawki, 2 razy mieszankę, czego? 2 razy mieszankę sałat po prostu i 2 razy roszponkę, ale jedna jest jeszcze zakopana gdzieś. Borówki, mandarynki, cebula, ziemniaki wczesne, ciekawa jestem, czy będą dobre, zobaczymy, oraz pieczarki, więc to tyle z warzyw i owoców. A nie, to nie tyle, bo znalazłam jeszcze zagubioną roszponkę oraz 2, jak to mówię, kubeczki pomidorków koktajlowych. Dobra, mamy tutaj kupną tortillę, tak, nie chcę mi się robić swojej, jaja regionalne, skończyły mi się te, wiecie, po prostu od kurki, które przywiozła teściowa na święta, znaczy nie skończyły, zostało 10, więc dokupiłam te z wolnego wybiegu, takie puszki, raz, dwa, trzy, jedno oshi i kłamałam, że nie było alkoholu, bo jedno desperado mąż wziął. 2 razy ten bulion, bardzo polecany na Instagramie przez jedną z takich właśnie dietetyczek, jeżeli chodzi o gotowe buliony. Ja nie mówię, że lepiej kupić niż zrobić, lepiej zrobić, ale jeżeli nie
robicie, to na pewno lepsze niż wszystkie kostki rosołowe. Polecam serdecznie. Szynka ukochana moich dzieci, czyli indyk i kurczak, te z Peacock. Parówki wzięłam, ale takie starałam się wybrać z najlepszym składem, dlatego że będę robiła w tygodniu hot dogi domowe. Oczywiście sama bułki będę piec. Fajna przyprawa naturalna, kebab gyros. Jeden raz koreczki śledziowe, jeden raz hummus paprykowy, mój ulubiony. Mozzarella lekka. Takie serowe pałeczki, moja córka uwielbia, ser na pizzę, bo też będzie w planie, makaron na rosół, bo też jest w planie na ten tydzień, jedna taka silikonowa, bardzo fajna szpatułka, zadyszkę one były, z drewnianą rączką, makaron do spaghetti, bo spaghetti też będzie w planie, może nawet dziś, kabanosy, no i teraz jeżeli chodzi o kupne mięso, starałam się wybierać jak najlepsze, proszę nie pouczajcie mnie, że wyrosną mi nie wiem co, skrzydła na plecach, bo jestem dorosła i naprawdę wiem co kupuję i dajcie mi żyć po swojemu, dziękuję. Mamy tutaj kurczak gospodarski, skrzydła z kurczaka, starałam się wybrać właśnie no najlepszy jaki był w Lidlu, więc wzięłam takie tutaj ze względu na rosół. Dwa razy filet z piersi kurczaka i to jest ta sama, to samo, starałam się wybrać jak najlepsze z tego co było. Actimel, dwa razy jogurt naturalny i mąż sobie wziął takie jogurty owocowe, trzy sztuki. Schab, po prostu schab w 100%. Schab 9 plastrów i w 100% mięso mielone z szynki wieprzowej. Nie ma tu żadnych dodatków, więc fajnie. No i to wszystko, jeżeli chodzi o miszmasz, a teraz pokażę Wam, ile przekąsek wzięliśmy, bo to się mieści aż w dwóch torbach, ale jeżeli chodzi o słodycze, to ja mam nie tylko dla moich dzieci, ale tutaj za dużo nie mogę mówić, więc rozkładam teraz tą bardziej, no nie wiem, jaką przekąskową część. Dobra, idziemy w przekąski. Mamy tutaj te razy, dwa razy. Pięknie się bawisz. Dwa razy wafle te zbożowo-ryżowe, cztery razy takie wafle ryżowe wieloziarniste, biszkopty, orzeszki ziemne, wafelki na lody, bo jak widzieliście kupiłam dwa pudła lodów. Jeszcze musy, te były chipsy kukurydziane, popcornowe, genialne, fantastyczne zastępstwo dla normalnych chipsów, chociaż normalne też się tu pojawią, więc trzy paczki, wafle ryżowe w czekoladzie, no i moje ukochane te smakowe kółka ryżowe, paprykowe i cebulka. Dobra, a teraz ta już bardzo słodyczowo-chipsowa część. Dobra, a teraz ta część, o której wcześniej mówiłam, chipsy, chrupki. Chrupki, batoniki, lizaki, ciastka, batoniki i część Ignasia do szkoły jako przekąski. Zawsze kupuję te herbatniczki takie pakowane właśnie pojedynczo. Tiktaki miętowe uwielbia po mnie mój syn oraz ryżowe takie wafelki w czekoladzie jako taka właśnie przekąska do szkoły. Myślę, że fajna rzecz. No i Lucja wzięła sobie szczoteczkę 6+. Tak, moja córeczka 4 lata w tym roku kończy, ale tu była super bohaterka. No więc mamy nową szczoteczkę do zębów. Co prawda nie do jej wieku, ale mamy. Dobra, i tyle. Dobra, kochani, próba numer 10. Oczywiście śmieję się, że standardowo, jak tylko usądę, to ktoś mi przeszkadza, żeby nagrać. W końcu usiadłam. Tak, wiem, już nie jestem, nie ma już ładnej fryzury, nie ma już nic. Pozostały jedynie kulczyki. To te Sinsay, które ostatnio Wam pokazywałam. Się na czerwone się zdecydowałam, bo miałam czerwone kwiatki na spódnicy i czerwone kozaczki. Nie wiem, czy coś zobaczyliście, bo nie wiem, czy mój mąż coś tam nagrał w tym Lidlu, bo miał nagrać, ale czy nagrał, to nie jestem pewna, bo jeszcze nie sprawdzałam. Jeszcze kilka rzeczy znalazłam w kuchni, których Wam nie pokazałam z zakupów. Chusteczki. Moje ukochane batoniki to są po prostu hity moje, hity, strasznie drogie, bo one chyba 4,50 albo około 5 zł kosztują, ale nigdy sobie nie mogę odmówić, te proteinowe, goździków bukiet, ale goździków bukiet to Wam pokażę jak... Co? Czy ja Wam nie mówiłam, że gdyby zaczynam nagrywać, to ktoś Wam przeszkadza, w ogóle jaka brudna tu lodówka dopiero widzę. Przepraszam. Słuchajcie, ja się musiałam przebrać, bo robię w domu. Stanik mi co prawda tu nie pasuje, bo tak normalnie ramionczka wystajemy, tak nie lubię. Skarbie, zaraz posprzątam. Mama, jak tu się, to jest ubranie jak ciasto. Obiecuję, że nie zdąży się wysuszyć. Ja szybko pogadam i przyjdę, posprzątam. Piaskiem kinetycznym się bawiła i jej zawsze tłumaczę, że trzeba szybko go chować po zabawie, a teraz... Nie ponagle, że mam mi pomóc, słuchajcie, sprzątać piasek. No wiadomo, że ona dokładnie nie sprząta, więc szybko, bo wyschnie. Dobra, tak jest standardowo. Kupiłam bukiet pięknych goździków, którego Wam nie nagrałam. Znaczy pięknych, jeszcze są zamknięte, ale będą piękne. Nagram Wam zaraz. Oczywiście jak zaczęłam nagrywać, to może mi tu przez okno macha, że musi wejść.
Dobra, batoniki, chusteczki, goździki, a teraz chciałam Wam pokazać, że kupiłam jeszcze nasionka. Nasionka, które jutro mam zamiar posiać, bo dzisiaj już nie mam siły. Naprawdę nie mam siły, jest godzina 12:30, a ja już ledwo żyję. Ale o tym zaraz. Pietruszka naciowa 2 razy, roszponka 2 razy, lub czek ogrodowy 2 razy oraz koper ogrodowy 2 razy. Przekopałam ostatnio mój malutki ogródeczek i będę, co robić? Siać. Dobra, co chciałam Wam powiedzieć jeszcze, to oszczędzam prąd, wiecie, tyle wydajemy na jedzenie, że stwierdziłam, że muszę oszczędzać prąd, dlatego wyłączyłam światło. Żart! Wyłączyłam światło ze względu na to, że jest naprawdę jasno na dworze i stwierdziłam, że wszędzie oświetlamy pomieszczenia bez sensu. Prąd jest drogi, tak jak jedzenie jest drogie, prąd tak samo jest drogi. Wszystko teraz jest drogie, mam wrażenie, że dosłownie wszystko jest drogie, nic nie. Taniej się na pewno ubierać teraz niż utrzymać, tak wiecie, jeżeli chodzi o jedzenie i rachunki i tak dalej. No, ale życie, trudno, jesteśmy sprawni, cieszymy się, możemy pracować. Taka prawda, szukamy plusów, prawda? Prawda. Dobra, tak naprawdę, to ja dzisiaj pod tym foodholem, nie wiem, co ja dla Was nagram, bo planuję poza, już w miarę ogarnęłam, bo już nawet to mi błyszczy, no właśnie teraz widzę, że lodówka jest brudna, więc zaraz ją umyję. To planuję dzisiaj pobawić się z dziećmi, planuję dzisiaj posiedzieć z Ignasem, z nauką i planuję dzisiaj zrobić trening i nic poza tym. Gotujemy się w tej chwili makaron na spaghetti, dlatego że wyciągając wszystkie produkty zapytałam domowniku, co gotujemy. No i plan był taki, spaghetti carbonara albo spaghetti bolognese, tak u nas się mówi, więc robię jedno i drugie. Sos już zrobiłam, a teraz przygotuję do carbonary wszystko, boczek mam, żółtka mam, więc w sensie jaja, jeszcze swoje. Więc spoko. Dobra, to tyle, co chciałam Wam tutaj pokazać. Pokażę Wam te goździki i zabieram się za carbonarę, bo tak jak mówię, makaron się gotuje, to jeszcze fajnie gorący dodać do tego wszystkiego. Do potem. Jak widzicie, słowo, że to piękne goździki, to trochę za duże słowo, bo one będą piękne, bo mają taki przepiękny odcień, strasznie mi się spodobał, dlatego po takie właśnie, po takie sięgnęłam. Kosztowały chyba 9 zł. A propos jeszcze produktów i jedzonka, to ja Wam nie pokazałam kartonu z mlekiem, nie pokazałam Wam 6 butelek mirindy i zgrzewki wody gazowanej oraz jedzonka dla psa, słyszycie? Piję wodę właśnie koło mnie, więc tego Wam tylko nie pokazałam. Dobra kochani, prawie 2 godzina, odpalam Mission Beach Body Ewy Chodakowskiej. I włączę swoją playlistę. No dobra, już nie mogę się doczekać tego szaleństwa dzisiaj na macie z taką cudną muzyką, którą wczoraj Wam polecałam. Dobra, włączam i ćwiczymy. Podniesiemy pośladki i powalczymy o płaski brzuch. Jesteś ze mną? Bardzo na to liczę. Człowiek się czuje jak nowonarodzony. Słuchajcie, zrobiłam trening i to taki super fajny, naprawdę tak się wyszalałam przy tej muzyce, jak nie wiem, jeszcze później tańczyłam po treningu. Przyszłam do kuchni, porozciągałam się, poszłam, zafarbowałam sobie włosy. A co? Zrobiłam sobie henna na brwiach, zobaczcie jak ładnie wyglądają brwi z henną i wyczesane tylko mydełkiem. Nie będę Wam oszukiwać, że nic nie mam na twarzy, bo nakładałam sobie korektor i to w wielu, wielu miejscach, więc mam twarz taką wygładzoną. Plus to mydełko właśnie na brwiach, ciut nie widać, mniej widać tą lukę, ale dalej jest. Nawilżające co? Mydełko nawilżające na usta, ono jest takie lekko koloryzujące, więc taki mam make-up, a go nie mam. No bo w sumie go nie mam, a jednak mam. Chciałam sobie poprzykrywać takie pierdółki na twarzy, bo chcę dzisiaj wyglądać ładniej po prostu, kończyć tego vloga, nie zawsze taka rozmemłana. I ubrałam się bardzo wygodnie, w dresową bluzę i dresowe spodnie. I jest mi przewygodnie, przemiło. Nie lubię siebie w opasce na głowie, ale teraz ją mam, bo ze względu na hennę i na całą resztę tak właśnie trzymałam tą opaskę na głowie, ze względu na to, że się malowałam i tak dalej. No teraz poczekamy, aż włosy wyschną sobie same, nie będę ich suszyć.
uszyć, ale myślę, że ładnie złapał kolor, jak zawsze zresztą. Trzymałam 20 minut tylko na odrostach, a potem po prostu przeczesałam na 5 minut na resztę włosów i ja nie farbuję tak jakby konkretnie końcówek, tylko wyczesuję to, co z odrostów mam dotąd i tyle. Więc tak, no i słuchajcie, ja z tego miejsca będę się z Wami żegnać, bo tu się raczej nic nie wydarzy. Ja tak czułam, że dzisiaj to będzie przede wszystkim food haul, no ale troszkę tam pogadałam do Was. Nie chcę po prostu przedłużać, bo jest sobota, no muszę poświęcić czas teraz dzieciom. Chcę poświęcić czas teraz dzieciom, bo już mam wolne, już się sobą zajęłam, dom jest ogarnięty, wysprzątane, dzieci najedzone, mąż nakarmiony tak samo, więc wszystko spoko. A jutro co? Nasza leniwa niedziela, będziemy jutro pizzę robić, taka nasza tradycja już, ale dawno nie robiliśmy. Więc jutro robimy pizzę taką domową i będziemy sobie po prostu wylegiwać się na kanapie i odpoczywać. Znowu się zapowietrzyłam aż. Przed kolejnym dość ciężkim tygodniem. Ja dopijam moją popołudniową kawę, więc łyczek jej razem z Wami. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym już filmie. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, że teraz mam znowu tą chęć i przepływ energii do vlogowania. Oby mnie ona nie opuściła, to na pewno będę tutaj częściej. Trzymajcie się cieplutko. Pa!